Nie mam pojęcia, co głęboko siedzi w nas, planszówkowiczach, ale my po prostu uwielbiamy komuś wbijać nóż w plecy. Robimy to przy grach strategicznych, jak na przykład Gra o Tron, lub w tych grach, gdzie konkretnie mamy motyw zdrajcy. Pierwszy przykład z brzegu, chyba najbardziej znany, to Battlestar Galactica, czy jego nowa wersja Odmęty Grozy. Ten odcinek właśnie będzie o takich dwóch grach, gdzie mamy konkretny motyw zdrajcy. Jedna to The Thing, druga to The Shadow Planet. Ten odcinek jest odcinkiem, który ma porównać te dwa tytuły, ponieważ bardzo często w komentarzach pytacie, która gra, czy The Thing, czy The Shadow Planet, jakie są różnice, jakie są podobieństwa, w którą się gra lepiej. Mam nadzieję, że ten materiał porównawczy Wam w tym wszystkim pomoże, ale na końcu, jak zwykle, to Wy będziecie wybierać. Herbatę w dłoń i jedziemy z tematem. Jakby ktoś nie wiedział, to gry z motywem zdrajcy są to gry, w której jedna osoba wciela się w tego złego, reszta w tych, którzy starają się bronić przed tym złym, tylko nie za bardzo wiemy, kto kim jest, więc cała rozgrywka będzie polegała na tym, że ci dobrzy będą starali się odkryć tego złego, a ten zły będzie starał się szkodzić tak, żeby wygrać po prostu grę. To są gry z motywem zdrajcy. Jeśli chodzi o początek porównania, warto byłoby chyba porównać te dwie gry pod względem tła fabularnego. The Thing to oczywiście książka, fantastyczny obraz kinowy z roku 82, mistrza grozy Carpentera, który na wiele, wiele lat zamontował strach i montuje cały czas w głowach wielu ludzi, na przykład mojej. Mamy tutaj takie kosmiczne, pradawne zło, które po prostu przejmuje ciała ludzi i co jakiś czas się pokazuje, przejmuje innych ludzi, albo ci inni ludzie po prostu jakoś się przeobrażają i mordują całą resztę. Mniej więcej taka prosta otoczka. Wszystko oczywiście w takim arktycznym klimacie. The Shadow Planet jest troszeczkę inną grą, inną tło pod względem fabularnym. Tutaj nie ma książki, ale jest powieść graficzna, która powstała najpierw i dopiero na podstawie tej powieści graficznej powstała gra. Ta powieść graficzna bodajże jest do kupienia na stronie Galakty za około stówki, więc jeśli ktoś by chciał nieco bardziej sobie rozbudować ten klimat, to ten oczywiście jest, ale tu oczywiście przewaga zdecydowanie jest po The Thing. Tutaj będziemy z kolei wcielali się w ekipę, która wylądowała na planecie, ponieważ dostali sygnał SOS od jakiegoś rozbitego statku, tylko problem jest taki, że ten statek rozbił się 30 lat temu, więc lądujemy na tej planecie, no i oczywiście tam będzie obcy. Ale jak myślicie, że konkretnie będziemy się wcielali w konkretne postaci, to się mylicie, co za chwilkę zobaczycie w dalszej części tego porównania. Porównanie rozpoczniemy od tego, co możemy znaleźć w serwisie BoardGameGeek. Jeśli chodzi o te dwa tytuły, widzicie, czas jest dosyć mocno zbliżony, 90 minut górne granice, aczkolwiek ja bym akurat te granice podniósł do około 2 godzin, co oczywiście też jest zależne od liczby graczy, jak również od tego, w jakim stopniu opanowali zasady danej gry. Jeśli chodzi o wiek, no to 14 plus 13 plus zbliżony, jak również ciężkość gry też zbliżona. Na BoardGameGeeku macie, że trudniej opanować The Thing. Ja akurat mam opinię inną. Wydaje mi się, że w The Shadow Planet trudniej zagrać i trudniej opanować zasady. Jeśli chodzi o ocenę wystawioną przez graczy na całym świecie, no to tutaj mamy 7, 8, 7, 9, więc oceny zbliżone. Różnica dosyć mocna w liczbie graczy. 1, 8 i 3, 5 w przypadku The Shadow Planet. Aczkolwiek przy The Thing macie adnotację społeczności, że najlepiej się gra w 4, 8. Dlaczego? Sami zobaczycie na końcu tego materiału, dlaczego akurat ten wariant 1, 3 jest taki dorzucony trochę na siłę. Zacznijmy sobie od The Thing. Warto zauważyć, że jest to gra, której setup jest osobną grą. Sporo ustawiania, wyjątków, zależnych od liczby graczy itp. Kiedy to już jednak zrobimy, mamy przydzielone konkretne postaci, którymi będziemy kierować, a jeden z graczy wie, że jest obcym. Cała zabawa w grze polega na tym, że ludzie są niepewni tego, kto kim jest, a obcy szkodzi. Ludzie mogą wygrać, uciekając helikopterem lub ratrakiem. I co ważne, uciekają wszyscy ludzie. Jeśli jakikolwiek człowiek zostanie w bazie, ludzie przegrywają. Przy każdorazowym wchodzeniu do śmigłowca lub ratraka, ten, kto na nim jest, decyduje, czy wejdzie kolejna osoba, ale kim ona jest, na 100% dowiemy się po odsłonięciu kart. Obcy wygra, kiedy zasymiluje każdego człowieka. Zepsuje stację tak, że wszyscy zamarzną, ucieknie z ludźmi lub sam jakimś środkiem transportu. W samej rozgrywce ludzie będą polować na obcego, wykonywać testy krwi, sprawdzając, kto kim jest, będą dbali o zapasy i o to, by stacja miała paliwo do działania.
bowiem część z pomieszczeń, raz uszkodzona, psuje się definitywnie do końca gry. Obcy będzie mógł działać pod przykrywką i tu ważna jest mechanika spotkań, bo kiedy jesteście na jednym polu, wymieniacie się żetonami, odsłaniacie na 3-4 i dowiadujecie się o swojej nowej lub starej roli. Obcy może się też ujawnić, przyjąć swoją odrażającą postać i po prostu zacząć polowanie na Was. Ważny w grze jest tor podejrzeń. Wasze akcje czasem będą powodowały zwiększenie lub zmniejszenie podejrzeń wobec Was. A pamiętajcie, że na helikopter i do ratraka wchodzi jako pierwsza osoba najbardziej zaufana. Jak widzicie więc, tytułowe coś kontrolowane przez jednego lub więcej graczy może mieć różne drogi prowadzące do wygranej. A teraz do Shadow Planet, potrzebującej nieco mniej miejsca na stole niż The Thing. Podobnie jak w The Thing, Zwola losujemy na samym początku, ale nie będzie to postać, tylko cel, jaki ma każdy gracz. W trakcie gry gracze będą kierować różnymi postaciami. Na początku każdej tury losujecie, jaką postacią będziecie kierować. Następnie bierzecie wszystkie karty wyposażenia danej postaci, którymi będziecie grać w danej rundzie. Dzięki kartom wykonujecie różne akcje według celów, jakie macie od początku gry. Zbieracie też znaczniki postaci na swoje karty postaci. Następnie znów zbieracie karty przypisane do postaci i zagrywacie je na stos kart podszeptów. Po potasowaniu ujawnia się je. Dzięki temu będziecie przesuwać wszystkie trzy wskaźniki, które przybliżają Was do końca gry. W trakcie trwania Waszych tur, osoby, które kontrolują dane postacie, będą rozbudowywać talię każdej postaci kartami zdobytymi na planszy. Gra kończy się, kiedy wskaźniki pokażą określone wartości. Wtedy gracze pokazują, jakie mieli karty celów i dobierają karty postaci na podstawie zgromadzonych żetonów postaci na swoich kartach postaci. Wtedy sprawdzacie znów, które koło spowodowało koniec gry i wyłaniacie zwycięzcę. Jeśli było to koło zagrożenie, od razu wygrywa strażnik. W przypadku koła naprawy wygrać już tylko mogą astronauci lub obcy i przesądzą tu karty, jakie zgromadziliśmy w stosie kart każdej postaci. Ostatnie koło daje możliwość wygrania strażnikowi, obcemu i astronautom i tu znowu najważniejsze będą karty, jakie zgromadziliście w stosach każdej postaci. Nie jest łatwo ogarnięcie tego za pierwszym razem, to trzeba przyznać. Aby porównać te dwie gry, musimy jeszcze przyjąć pewne takie mierzalne kwantyfikatory, tak więc uwaga, jedziemy od początku. Regrywalność akurat w przypadku i The Shadow Planet, jak również The Thing, chyba jest na tym samym w dosyć wysokim poziomie, ponieważ mamy wiele elementów, które będą nam generowały różne partie od samego początku, ale również w trakcie gry będą występowały różne elementy, które będą wpływały na wysoką, jak powiedziałem, regrywalność tych dwóch tytułów. Losowość chyba jest jednak większa w grze The Thing, ponieważ więcej elementów mamy, które w losowy sposób pojawiają się w trakcie rozgrywki i mogą wpłynąć na pewne rzeczy, na które po prostu nie będziemy mieli wpływów, ale spokojnie da się to opanować i The Thing nie jest losową grą, tylko po prostu mówię, że więcej elementów losowych będzie się tutaj pojawiało. Zasady, co łatwiej opanować, The Thing czy The Shadow Planet? The Thing jest taką, wiecie, dosyć prostą grą pod względem tego, jak będziemy podchodzili do gry z motywem zdrajcy. Jest zdrajca, wie co robić, wie kto kim jest i tyle. The Shadow Planet ciężko zrozumieć poprzez to, że najpierw dostajecie rolę, później dostajecie postać, macie jeszcze trzy sposoby, gdzie możecie zakończyć rozgrywkę. Żeby to wszystko zrozumieć, to nie jest takie łatwe i mimo, że gra zalicza się cały czas do średnio trudnego poziomu rozgrywki, to właśnie te elementy, o których wcześniej powiedziałem, będą wpływały na to, że The Shadow Planet po prostu trudniej zrozumieć, o co w tej grze chodzi. Kiedy to załapiemy, będzie już prosto, ale początek wcale taki łatwy nie jest. Klimat, tak już powiedziałem chyba na początku, zdecydowanie stoi po stronie The Thing. Tutaj mamy większy taki element zagrożenia, kto, gdzie, kim jest, czy mi się ujawni, czy mi da żeton człowieka, czy może to jest jednak opcja, o i teraz moja cała strategia się wywali i będę musiała zachowywać się zupełnie inaczej. Tutaj klimat raczej jest po stronie The Thing. No i oczywiście bardzo ważne w tych grach, granie tym złym. Gdzie jest większa przyjemność? No i właśnie, wydaje mi się, że granie tym złym ma większą przyjemność w grze The Thing. Dlaczego? Ponieważ The Thing daje nam możliwość grać obcym większej liczby rzeczy. Tutaj po prostu dorzucamy karty, staramy się robić różne rzeczy i kontrolować koła, żebyśmy za szybko nie zakończyli gry i nie przegrali. Natomiast tutaj, matko, możemy, nie wiem, wejść sobie na ten helikopter jako,
jako zły i mieć wysoki poziom zaufania i nie wpuścić nikogo i tam pokazać, a to ja jestem ten zły. Albo jak już widzimy, że ludzie frajerzą, to nagle wczuwamy się w tego złego, zmieniamy naszą postać i po prostu będziemy polowali za niedobitkami. Wiele więcej rzeczy możemy zrobić po prostu jako zły i tutaj jako zły grało mi się troszeczkę przyjemniej. Skalowalność, czyli to, w ile osób najlepiej gra się w grę. The Thing, największa wada. Gra jest napisana, że jest to gra od 1 do 8 graczy, tylko wiąże się to z tym, że od 1 do 3 graczy będziemy grali praktycznie w inną grę i nawet piszą w instrukcji wprost, że nie jest to gra zaprojektowana dla osób 1-3, tylko po prostu dorzuciliśmy taki element, no bo chyba, nie wiem, warto. W grę najprzyjemniej się gra w 4-5 osób, 6-7-8, to już po prostu będzie dużo, za dużo się działo na planszy. Wydaje mi się 4-5, maksymalnie 6 to jest taki optymalny pokaz dla tej gry. Jeśli chodzi o The Shadow Planet, no to oczywiście wydaje mi się tak 3-4 osoby, to jest liczba graczy, którzy są w stanie w tę grę pograć. Jeśli szukacie gry na 2 osoby, to raczej nie szukajcie gry z motywem zdrajcy. 3 to jest minimum, ale jeśli gramy w 3 osoby, to przewaga jest tutaj, ponieważ tutaj będziemy grali w niekompletną grę i z nie wszystkich mechanik będziemy mogli skorzystać. Te wszystkie mechaniki odpalają się dopiero przy 4 graczach. I chyba to jest największa wada właśnie gry pod tytułem The Thing. No i na koniec zapytaliście też o to, która gra zajmuje więcej na stole. No to wydaje mi się, że gra więcej na stole zajmuje oczywiście The Thing. To pudełko jest nieco bardziej kompletne, więcej komponentów, więcej elementów, ale również też więcej rozkładania i ogarnienia tego na samym początku. No, tak więc przedstawiłem Wam różnicę między tymi grami, no i pewnie na końcu zastanawiacie się, którą w takim razie, Piotrze, Ty byś grę wybrał. Ja powiem Wam tak, ja bym wygrał grę pod tytułem The Shadow Planet. Dlaczego? Ponieważ ona ma nieco ciekawszy system budowania napięcia. Nie stoi za nią taka, wiecie, otoczka. Nie stoi to jest taka prosta, łopatologiczna wręcz gra tym obcym, z którego też większą przyjemność będziecie czerpali tutaj. Ale kunszt, mechanika i forma, w jakiej to się wszystko odbyła, wydaje mi się, że stoi po stronie The Shadow Planet. Oczywiście Wy, jak zwykle, będziecie oceniali sami. Dajcie znać w komentarzach, która gra po prostu Wam się bardziej spodobała i która znajdzie się, lub być może już znajduje się w Waszej kolekcji. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!